To musisz na środku dać patyczek. No. Po jakby po ukosie do góry pod patyczka chyba kamień. O kurde. Coś? Czekaj, ja muszę. I po ukosie na dole piórko. No będę po piórko. Ale fajnie. Czekaj, czy jest piórko? Cholera, nie ma piórek już. Ja mam piórko, mam dużo piórek. To kopsnij kilka. Piórka. No, próbuję. Gdzieś są za tobą. O, kiedy mi się amunicja skończyła, dzięki. Okej, więc tak, kamień mówisz? Kiega... Zaraz, co gdzieś powinien być? Konsi... Jak się nazywa po angielsku belt? Właśnie nie wiem. Dobra, to jeszcze raz mnie poinstruuj. Na dole musi być... Na samym środku patyczek. No. Po ukosie na dole piórko i po ukosie na dole, na górze kamyk. Masz kamień może? Zaraz. Ja nawet nie wiem, czy ja to dobrze wyobraziłem sobie, ale... Pewnie nie. Będzie ciekawe doświadczenie. Masz, rzuciłem. A, taki kamień! A widzisz, to ja źle robiłem. Czekaj, to ja rzucam taki, o taki kamień. Z tego też możesz to zrobić. Po prostu dajesz go na środek i on się przekształca. Mhm. Czyli czekaj, na środku kij, no. Na górze po skosie... Kamyk. Kamyk, na dole po skosie piórko? No chyba tak, czekaj, zaraz sam spróbuję zrobić. Kurde. Ja tak szukam w tych receptach. Barbed wire, bucket of water, wooden club. No tak, dobrze ci powiedziałem. Korn. Wiesz, tak po ukosie trzy kratki. Crossbow. W ten sposób, Jesus. Okej, okay. Czekaj. Już wiem jak. Dobra. Ja kompletnie to źle robiłem, nawet nie chcę wiedzieć jak źle. Zobaczę i tak. No. Czego już nie mam? Nie mam patyczków. O Chryste, 48 zrobiłem tych strzał. No, ich całkiem sporo wychodzi. No to 12 teraz... z jednego. Tylko jak... One zabijają na raz, jak teraz już w głowę. No. A w ciało dużo gorzej. Ups, pudło. Nice shot! Fuck, twoje! Wiesz co, ja tam nie schodzę. Dobra, mam broń do samoobrony. Zrobiliśmy kuszę, ludziska. Jesteśmy geniuszami. Zbrodni. Jakby to zrobić, żeby to fajnie wyglądało? To fajnie wyglądało. No ta farma. Trzeba ją obsadzić kwiatkami. Na pewno będziemy potrzebowali więcej pochodni. Dum, 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 dum. A mi się ta gra czasami podoba. Zobacz na to. A tu mam dziurę. Ja mam jeszcze 6 pochodni. Ladder. Czekaj, ułatwię nam wejście i wchodzenie tutaj.
Będziemy mieli jeszcze jedną drabinę. Okej. Bo to nie działa dobrze. Odwalcie się od mojej chałupy. Nice. Tam królik popierniczy. Stwory! Co? Spadłem na dół. Powracaj. O nie. A nie, umarłeś. Umarłem na dole. O shit, straciłem wszystkie moje... Nie, to tak nie będzie. Wracam się tam. Moje rzeczy. Musisz mnie osłaniać, słany. Ale zderpowałem. Taki skok to nie najlepszy pomysł. Tędy też nie wyjdę. Mam się czym bronić przed nimi? No, nie za bardzo. Może tym. Ja muszę zabrać te rzeczy. One są mi drogie. O, żeby było. O, fuck. Co? Też mnie zabiły, nie zauważyłem, że mało życia. Zabił cię? No. A gdzie? No tam w domu. Ja tam już zaraz wrócę się. Okej. Shit. Ja też mam mało życia. Dobra. Część rzeczy zebrałem. O, wpyta. Twory! Ajajaj. Ratuj! Au. Ratuj! Au, 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 au. Nie, zabili mnie! Ale czekaj, teraz... Dobra, słuchaj, osłaniaj mnie, ja będę musiał zebrać jeszcze moje rzeczy i będziemy mogli już się zamknąć z powrotem. Jezu, to jest dramat. Muszę się uleczyć. To jest tu? Nie, to nie jest tu oczywiście. Musimy jakoś oznaczyć stronę budynku. Tobie wezmę automat, żeby cię osłaniać, bo skuszał to trochę za wolno. No. Dobra. Gotowy? Go, 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 go! Czekaj, czekaj. Zabijaj. Shit. Tu jest ich pełno, cwany. No jest trochę. I need some backup. Dobra. O, fuck. Cwany, jeden gość mnie tutaj wszystko dorwał. Muszę go pięściami okładać po twarzy. Dobra. Nice, uważaj. Wow. Ale straciłem chyba moje pociski do kurszy. Nie. A, do kurszy to akurat. Czekaj. Tylko można namachać. Nie wierzę. Moje pociski do kurszy. One były mi najdroższe. Może gdzieś tu są. Raz. Są, dobra. Trzeba będzie to się w dzień zająć tymi filarami. Bo one mogą nie przetrwać. O no, tutaj zwłaszcza jest dziura. No to jest ten, co ja go rozwaliłem kuszą. No niedobrze, niedobrze. Au. Schowajmy się może. Shit. Wygląda mrocznie. Wygląda to mrocznie. Idę trochę pokopać do naszej kopalni. Okay. Chociaż nie mam miejsca nawet za bardzo na to. Trzeba coś innego zrobić najpierw. Wow, wow. Co to się dzieje? Nie wiem. Zasłony spadają po prostu. Porwa tego materiału z nich leci. Też zrobię trochę bardziej przytulne miejsce z tego wszystkiego. Na przykład tu kanapę ustawię. Pyk, pyk, pyk. No to ma sens, gro. O, proszę. Mamy jeszcze jakąś... Mogę łóżko gdzieś postawić. Tu.
mamy łóżko. Co się robi z bookshot? To jest proch? Nie wiem. To? Nie, to nie jest proch na pewno. Proch jest przecież inaczej. Proch to będzie gunpowder. No, bookshot to jest śród może bardziej. Może? Co z tego wychodzi? Nie mogę trafić. Aha. Trzeba mieć ten śród, proch i papier. I się robi naboje do shotguna. Aha. Okej. Okay. Nie wiem, co mogę zrobić. Zrobię więcej tych takich skrzyń. Że... Która to była skrzynia? Czemu nie mam tego w moich tych... w moich receptach? Czyli? No. Dziwne. Nie wiem. No bo jestem ślepy, co jest bardziej prawdopodobne. W każdym razie tak też się da zrobić, więc tak zrobię. Mam dwie skrzynie. No już mi teraz nie wystarczy, dobra. Tam koło farmy robisz może? Co, skrzynia? No. No. Ale zrobię w tym... O, tutaj. I obłożymy to. Obłożymy to. Tutaj jeszcze też rzeczy odłożę. Na przykład... odłożę piłę. Może ten pistolet. O, mam teraz dwie piły? Skąd one się wzięły? Ten pistolet też, to... odłożę benzynę. Tego shotguna. I amunicję do niego. Strasznie dużo tych zombaków na zewnątrz, co? No, narobiło się już w ciul. Dobra, jedę trochę pokopać, bo potrzeba nam więcej kamienia. Okej. Okay. Tylko, że jak zwykle nie wiem... O! Czwony! O, w pytę! Wow! Czemu one akurat do tego budynku wlazły? Nie wiem. Problem w tym jest też, że nam się w końcu zużyją te piórka. No, ja jeszcze mam 32 piórka. Skąd ty tyle ich masz? Ja wiem, nazbierało się. Czasami jest po 10 w gnieździe. W garażach są, na strychach też są gniazda czasami, nawet często. Nie mogę trafić tego skumańca. No to jest właśnie drażniące, że kuszą musisz trafić jednym strzałem, a... O, wystrzelałem dwa pociski obok. Czekaj, idę zobaczyć, co jest po drugiej stronie bazy. Przestań się tak kręcić. Przyszedł następny. To też jest trochę amunicji.
drugiej stronie jest kompletny spokój. No i dobrze. Czekaj, z czego się proch robiło? Z... Chyba z potasu i z czegoś tam. Fak, fak. O, dobra, mam proch. Chyba go wyrzuciłem. Czy nie? Nie. Słyszałem, jak wyrzucasz coś. Inne. Nie, coś innego mi upadło. Coś, z czego robiłem proch. O matko, jest najgorszym strzelcem. Nawet nie mam czym załatać tej dziury, przez którą one przechodzą. Czuję się... Wow. Czuję się jak ten gość z... The Walking Dead. Daryl, czy ja mu tam... O, już jest w sumie bezpiecznie wyjść, mi się wydaje. Też naboje doszedł do gana, bo trochę zrobiłem. Ile? Jakieś... ...32 sztuki. Holy shit. To dawaj. Super, muszę przeładować go. No, idę oczyścić z zewnątrz zębaków. Tam pies biegał, zapadł się pod ziemię nagle. Tak robią psy. No, to jest spokój na zewnątrz. Już teraz. Spróbuję naprawić ten filar. Okej. Okay. Tylko muszę kamienia uzbierać trochę. Żeby się przydało trochę ulepszyć te zabezpieczenia domu, bo on już powoli się zaczyna rozpadać. No, czekaj, może zrobimy to trochę szybciej. Ładunki wybuchowe? No. Nie zabiją nas? Znaczy z kuszy można. Zobaczmy. Raczej nie powinno. Nie, z kuszy nie. No. Wow. Czy to nie wyrąbało dziury? Na suficie? Nie, dobra. Masz to jeszcze trochę? No, a czekaj, tu jest żelazo. Jest coś też przydatnego. Trochę nasze schody się rozwaliły. Trudno, to kopalnia. Górnictwo tak wygląda. Rolę? Nie. No. Teraz mamy dziurę tutaj. Nie wygląda najlepiej. Dobra, mam... Coś masz jakieś... jest przydatnego. Pochodnie masz jakieś? Chyba mam. To jest chyba metal. O.
Kurde, skończył mi się kilo. Ale ten. Masz żelazo? Mam. Czekaj. Pickaxe. Stone stairs. Gdzie to jest? Tutaj. Musimy sobie jakieś szczykowne wejście tam zrobić. Voilà. Bardzo szykowne. No. Baron by się nie powstydził. No nie. Może powiedzieć kawał o bubce znowu. Właśnie, problem jest, że to będzie znowu. To już nie będzie to samo. Tylko, że widzowie tego nie słyszeli. No, ja... ale ja już go opowiadałem i ty go słyszałeś, to już, ale opowiedz, to już nie będzie panie, co. Ale opowiedz, proszę, no opowiedz. Już go nie pamiętam. Opowiedz. Zresztą teraz już będzie. Cwany. Teraz już nie będzie taki śmieszny. Opowiedz kawa o bubce. Już nie będzie śmieszył, ciebie nie będzie śmieszył. Będzie mnie śmieszył, opowiedz. Już będzie takie sztuczne. Opowiedz kawa o bubce. Cwany. Widzowie cię proszą. Słyszę ich klikanie na klawiaturze. Cwany, opowiedz kawa o bubce, piszą. Ja się wstydzę. Nie wstydzę się. Sami swoi tutaj. Opowiedz kawa o bubce. Przed milionami widzami to jest jednak krępujące. Żadne miliony widzów. Do tego fragmentu dojdzie może garstka wytrwałych. Opowiedz kawa o bubce. Cwany, dawaj. Prosimy, Cwany. Nie wiem, czy go nie zapomniałem. Będę failował po drodze. Kawał o bubce. Kawał o bubce. Jak to szło? Czekaj, musimy... Czekaj, nie, Cwany. Daj pochodnie, no musi być światło pochodni, żeby było klimatycznie, jak opowiadasz kawał o bubce. Ja mam pochodnie. Albo ja zrobię. Czekaj, gdzieś tu miałem. Trzymaj. O. Świetnie. Dalej. No to... żył sobie... No, słuchasz czy nie słuchasz? Słucham. Dobra. No. Żył sobie bubka. I bubka znał wszystkich i wszyscy znali bubkę. I on pracował w zakładzie samochodowym. I pewnego dnia do zakładu wpadła kontrola i orzekła, że zakład zostaje zamknięty. No i szef załamany. Nie wie co robić, a nagle jakiś chłop z kontroli, widząc przechodzącego bubkę, pyta: bubka, ty tu pracujesz? A no pewno, że pracuję. A to jak tak, to nie ma problemu. I sobie poszli. Szef mówi: bubka, ty rzeczywiście wszystkich znasz. A no tak jakoś wyszło. A może ty znasz samego papieża? A no pewno, że znam. To zaraz zadzwonię na lotnisko, zarezerwuję bilety do Watykanu, polecimy. No i szef dzwoni, ale najbliższe bilety dopiero za 2 tygodnie. No to bubka mówi: to dobra szefie, daj słuchawkę. I tam: no cześć, okej. No to na razie. Mówi do szefa: no lecimy jutro pierwszą klasą o 14. Bubka, ty rzeczywiście wszystkich znasz. No i polecieli, stoją tam na placu Świętego Piotra i bubka mówi: szefie, o 12 wyjdę tam na ten balkonik razem z papieżem i tam oglądaj. No i szef tam stoi w tłumie, wybija 12 i bubka wychodzi z papieżem, tam macha do niego i szef pada, nie, zemdlał. Bubka jak widzi, to zbiega do niego i tam dobiega, trzaska go po mordzie i ten szef odzyskuje przytomność i mówi: dobra, to, że znałeś wszystkich z kontroli, zrozumiałem.
to, że znałeś wszystkich na lotnisku, to też jeszcze zrozumiałem. Ale kurwa, jak podszedł do mnie Murzyn i zapytał mnie, co to za koleś w białym kubraczku stoi koło bubki, to nie wytrzymałem.